Hej, 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 z tej strony Iwa, witam serdecznie na moim kanale, moi drodzy. Chciałabym Wam pokazać i przedstawić, jakie zastosowania w medycynie ludowej miała ta roślina, którą widzimy tutaj. Jest to wilczomlecz sosnka, znana od wieków, także chciałabym Wam przybliżyć jej zastosowanie, działanie. Z łodyżek, które zostały przed chwilą przecięte, wypływa mlecz, wypływa taki biały płyn. I ten płyn stosujemy w przypadku na przykład kurza, jak już w medycynie ludowej w zamierzchłych czasach. Taki właśnie płyn był stosowany do tego, aby pozbyć się kurzajek, aby pozbyć się grzybicy stóp, grzybicy łudłoni. Możemy stosować to 2 razy, 3 razy dziennie. Zerwiemy taką roślinę, przetrzemy miejsce zainfekowane, w tym przypadku tu mam na myśli kurzajkę. Ewentualnie mam na myśli miejsce, w którym wystąpiła grzybica, czyli paznokcie, palec, ale trzeba bardzo ostrożnie stosować tą substancję, dlatego że jest to silnie toksyczna, silnie trująca. Działa drażniąco na skórę, która jest zdrowa i mogą wystąpić reakcje alergiczne w postaci opuchnięcia, w postaci krostek. Także z tym trzeba ostrożnie. Zdecydujemy się, aby taką roślinę przynieść do domu, musicie o tym pamiętać, że jest to roślina trująca, jest to roślina bardzo niebezpieczna, toksyczna. Pamiętajcie o tym, że jeżeli ścinamy do konu takie kwiatki, aby po odcięciu korzonków, po odcięciu tych dolnych partii, zawsze umyć ręce, aby nie było kontaktu z dłońmi. Jeżeli chodzi o ten właśnie mlecz, który wypływa z tych roślinek, pamiętajcie o tym, aby było to w niedostępnym miejscu dla dzieci, ale również dla zwierząt, dlatego że konsekwencje zjedzenia takiej rośliny mogą być katastrofalne. Ze strony przewodu pokarmowego wystąpią dolegliwości, mogą wystąpić krwawe biegunki, a nawet może prowadzić to do śmierci, także zwracajmy uwagę na zwierzaki. Jak rozpoznać taką roślinę? Jeżeli chodzi o wilczą mlecz, sosnka jest bardzo specyficzny, ma swego rodzaju niepowtarzalny, unikatowy kształt, jeżeli chodzi o kwiatostan. Trudno pomylić z innym kwiatem, a jeżeli chodzi o listki, które przypominają wręcz igły, sosny, są nie do pomylenia. Medycyna ludowa była uważana za roślinę leczniczą, ale pamiętajmy tylko, że właśnie do tych partii zewnętrznych naszego ciała, czyli leczyć można tym odciski na stopach, brodawki, czyli takie przypadłości dnia codziennego. Czyli mamy roślinę, która jest darmowa i która jest pomocna, po to jest ona, żeby nam służyć, możemy z niej korzystać. Gdzie można taką roślinę znaleźć? Ja moje kwiatki, które przyniosłam do domu, wilczą mleczu, znalazłam nad rzeką w odległości około 50 metrów od brzegu rzeki, w miejscu drzewiastym, ale słonecznym. Takie rośliny lubią słońce, więc szukajcie gdzieś na skraju lasu, szukajcie w takich zacienionych, szukajcie gdzieś przy rzekach, aczkolwiek w terenie bagnistym rosnąć nie będzie. Film jest krótki, treściwy i na temat. Jeżeli macie jakieś pytania, sugestie, możecie pozostawić komentarz. Jeżeli znacie inne zastosowanie tej rośliny, również opinią swoją możecie podzielić się w komentarzu. To by było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!